Nazywam się Mariusz Marcinkowski i jestem liderem głównym męskiej wspólnoty Przymierza Wojowników. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami z tym, co dla mnie jest ważne, z tym, co jest ważne dla nas we wspólnocie. Każdy, który jest we wspólnocie, zobowiązuje się do tego, by każdego dnia spotykać się ze Słowem Bożym. My jako chrześcijanie mamy to do siebie, że wydaje nam się, że znamy Słowo Boże. Często nasłuchaliśmy się tego Słowa Bożego w Kościele, podczas Eucharystii. Znamy przypowieści, znamy historię, znamy nauczanie tego Słowa Bożego bardzo często, znamy też nauczanie Kościoła, ale bardzo mało to Słowo przemawia do nas. My nazywamy to spotykaniem się ze Słowem Bożym, dlatego że to nie jest tylko i wyłącznie czytanie. Czytać to można zwykłą książkę. Książkę, która jest ciekawa, która jest jakąś powieścią, jakąś historią. Słowo Boże, jeśli wierzysz w to, że właśnie ono jest Słowem Bożym, jeśli wierzysz, że to jest księga natchniona przez Pana Boga, że Pan Bóg mówi tutaj do Ciebie przez swoje Słowo, że ona jest sama sobie święta, to czytanie tego to jest za mało. Zachęcam Cię, żebyś zaczął spotykać się ze Słowem Bożym, bo każde spotkanie prowadzi do zmiany, a Słowo Boże ma nas zmieniać. Chciałbym dzisiaj też zachęcić Cię do tego, żebyś zaczął spotykać się ze Słowem Bożym. Tutaj z pomocą przychodzi nam Orygenes. Mówi się o tym, że jest jeden z większych miłośników Słowa Bożego. Orygenes żył w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i bardzo szybko odkrył, że Słowo Boże należy adorować. Nie tylko się z Nim spotykać, czyli czytać po to, żeby ono zmieniało nasze życie, po to, żeby je weryfikować w naszym życiu, wprowadzać w czyn, ale można je też adorować. I tak oto na początku chrześcijaństwa mamy pierwszą adorację, adorację Słowa Bożego. Orygenes mówił też, że potrzebujemy do tego, by wgryźć się w Słowo Boże, po to, żeby to Słowo Boże nas przenikło, jak miecz obosieczny. Potrzebujemy łaski Ducha Świętego. Duch Święty pomaga nam, uznania nas do tego, byśmy mogli to Słowo Boże rozumieć. To nie jest tak, że On zrobi to za nas. Orygenes powie, że On przychodzi ze swoją łaską, ze swoimi charyzmatami, ze swoimi darami, ale my też musimy wykonać swoją pracę. Łaska współpracuje z naturą. Dlatego, kiedy siadasz do Słowa Bożego, zawsze zacznij od modlitwy. Proś Ducha Świętego, by On otwierał Twój umysł, otwierał Twoje serce, byś mógł rozumieć to Słowo Boże i przyjmować do swojego życia. Orygenes mówił, że Słowo Boże jest jak orzech. Każdy orzech ma kilka warstw. Nie jak cebula, tylko jak orzech. Orzech składa się przynajmniej z trzech warstw. Zewnętrzna, zielona skórka, środkowa część, czyli ten twarda łupina i to, co najważniejsze dla nas, czyli miąższ. Jak zatem porównać to do Słowa Bożego? No, otóż w tym orzechu, tą zewnętrzną, zieloną skórką, jest to, co dowiadujemy się w Słowie Bożym. To, co jest na pierwszy rzut oka, czyli historie, przypowieści, spotkania, pewne konteksty historyczne, konteksty sytuacyjne, w których Pan Jezus przemawia do swoich apostołów, do ludzi, którzy się gromadzili. Ta warstwa jest ważna. Trzeba studiować Słowo Boże, poznawać ten kontekst, żeby móc zrozumieć, co Bóg chce w tym Słowie mówić do swojego ludu. Orygenes był bardzo skrupulatny w poznawaniu tego kontekstu. Był skrupulatny w badaniu tej zewnętrznej warstwy orzecha. Zrobił sobie taką wersję Pisma Świętego, gdzie zestawił, zaczynając od wersji hebrajskiej przez grecką, kilka tłumaczeń Słowa Bożego obok oryginału, po to, żeby móc jak najlepiej zrozumieć, co za tymi słowami się kryje. To ta wierzchnia warstwa. Ona jest ważna, ale pójdźmy głębiej. W środku spotykamy się z twardą skorupką. Musimy się trochę namęczyć, żeby się przez nią przegryźć. Właściwie lepiej jej nie gryźć, tylko skorzystać z jakiegoś narzędzia, z jakiejś pomocy, która pozwoli nam tą łupinę rozbić. Ta warstwa twarda, Orygenes powie, że to jest ta część moralna, czyli to, co słyszymy w Słowie Bożym dotyczące naszego życia, moralności. Czyli jak powinniśmy żyć, żeby nasze życie podobało się Panu Bogu. Ta warstwa jest ważna, bo ona wskazuje nam drogę. Ona nas weryfikuje, ona nas zestawia ze Słowem.
Ale jeszcze ważniejsza jest ta warstwa nas wewnętrzna, czyli ten miąższ. To, co my wszyscy chcemy z orzecha. Tą warstwą wewnętrzną jest to twoje bliskie spotkanie się z Panem Bogiem. To jest ten moment, w którym doświadczasz tego, że Bóg mówi tobie o sobie, którym odkrywa siebie w twoim życiu, który odkrywa też twoje życie, daje ci światło na twoje życie. To jest bardzo intymne spotkanie ciebie z Panem Bogiem. Dzisiaj wielu chrześcijan pozostaje na tych warstwach zewnętrznych. Zna historię, konteksty, zna wydarzenia. Zna też nauczanie moralne, które płynie ze Słowa Bożego. Jak mamy żyć? 10 przykazań Bożych, miłość bliźniego i te wszystkie nauki, które Pan Jezus zgłosi. Znamy to, ale bardzo rzadko dochodzimy do miąższu. Jeśli nie wiesz, że tam dalej jest miąższ, może ci się wydawać, że jak raz przeczytasz Słowo Boże, raz przeczytasz Pismo Święte, to już wszystko wiesz. Znam wiele osób, które powiedziały, ja już przeczytałem 2 razy Pismo Święte. Wszystko wiem. Ale to często oznacza tylko tyle, że znają dobrze tą warstwę zieloną i twardą skorupę, ale jeszcze nie doszli do miąższu, bo tam kryją się bogactwa tego, co Pan Bóg dla nas przygotował. Chciałbym Cię dzisiaj zachęcić, żebyś zaczął spotykać się ze Słowem Bożym. Żebyś dochodził do tej warstwy wewnętrznej. Byś odkrywał, co to Słowo Boże mówi do Ciebie w Twoim życiu bardzo konkretnie. Jak pytam młodych ludzi, co dana Ewangelia mówi do nich, to bardzo często słyszę o tych warstwach zewnętrznych. Słyszę ludzi, którzy opowiadają mi historię tego, co Jezus zrobił. Ludzi, którzy mówią mi o tym, jakie prawdy moralne płyną z tego fragmentu. Ale bardzo rzadko słyszę o tym, co to Słowo Boże mówi do ich serca, do ich życia, do ich sytuacji. Słowo Boże jest bardzo konkretne. Prośmy więc Ducha Świętego, by On otwierał nasze umysły, otwierał nasze serca, byśmy mogli dochodzić do tej wewnętrznej warstwy, właściwie do tego miąższu, już nie warstwy, orzecha, byśmy mogli z tym Słowem Bożym obcować, bo ono nas przenikało i przemieniało. Chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami moim spotkaniem się z Ewangelią, którą dzisiaj usłyszeliśmy w niedzielę podczas Eucharystii. Jest to Ewangelia o niesamowitym spotkaniu. Bardzo krótka, ale o spotkaniu dwóch kobiet z Jezusem. Spotkaniu Marty, Marii z Jezusem. Zachęcam Was, żebyście teraz otworzyli swoje Słowo Boże. Ja mam tutaj przy sobie Pismo Święte w tłumaczeniu edycji świętego Pawła. W tym najnowszym przekładzie. Każdy przekład jest warty uwagi. Ja często korzystam z tego, bo wydaje mi się bardzo trafny, bardzo mocno obrazujący we współczesnym naszym rozumieniu te Słowo Boże. Otwórzmy więc Ewangelię według świętego Łukasza. Rozdział 10, wersety 38-42. Po drodze przyszedł do jakiejś wioski. Tam przyjęła go do swojego domu pewna kobieta imieniem Marta. Miała ona siostrę o imieniu Maria. Ta usiadła u stóp Pana i wsłuchiwała się w Jego słowo. Marta natomiast była pochłonięta licznymi posługami. Zatrzymała się więc i powiedziała: Panie, nic Cię to nie obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą część, która nie będzie jej odebrana. Piękna historia, niesamowite spotkanie. Oto Jezus postanawia wejść do jakiegoś domu, do domu, właściwie nawet nie jakiegoś, tylko bardzo konkretnego, do domu Marty. Słyszymy, że Marta go przyjęła. Marta zaprosiła go do siebie. W tym domu oprócz Marty jest jeszcze Maria. Jezus siada i zaczyna głosić Ewangelię, zaczyna mówić, zaczyna opowiadać. Nie wiem, jakie to były słowa, ale wiemy, że Maria momentalnie siada u jego stóp i wsłuchuje się w te słowa. Natomiast Marta krząta się, biega, chce być dobrą gospodynią. Chce, żeby jej gość czuł się wyjątkowo. Ta gościnność żydowska, o której często słyszeliśmy, właśnie na tym polegała, że ten gość miał czuć się wyjątkowo i niczego nie mogło mu zabraknąć. I nagle Marta jest już sfrustrowana tym, że ciągle biega, załatwia wszystko, że usługuje, a ta Maria nic nie robi, tylko siedzi i słucha. I wchodzi w to spotkanie z Jezusem.
Bardzo łatwo można wyciągnąć z tego bardzo piękny i ważny wniosek na początek. Wniosek o tym, że Pan Bóg nas zachęca do takiej otwartości, do takiej gościnności. Chce, żebyśmy mieli otwarte nasze domy na ludzi, żebyśmy się nie zamykali na to, żeby spotykać się z drugim człowiekiem. Bo my możemy mu zanieść tą dobrą nowinę. Ale to można by powiedzieć, że to jest taka zewnętrzna warstwa, ta wierzchnia warstwa. Spróbujmy wejść troszkę głębiej. Dla mnie często Marta jest bardzo bliska, bo ona reprezentuje tą część ludzi, którzy nieustannie biegają, próbują coś załatwić, są pochłonięci przez świat, pochłonięci przez troski tego świata, ale też może to mogą być tacy ludzie, którzy po prostu chcą tak bardzo służyć Panu Bogu, że każą swoją wolną chwilę, wszystko co mają, poświęcają na służbę. Na służbę, która polega na tym, że nieustannie są w akcji tacy działacze. Jest to mi bardzo bliskie. Ja tak często mam, że to działanie mnie strasznie pochłania. Zabiera wszystko, ponieważ chcę wykorzystać każdą chwilę na służbę. Ale mamy dzisiaj przykład innej postawy. Postawy Marii, która, jak słyszymy, usiadła u stóp Pana i wsłuchiwała się w Jego Słowo. Spotykała się ze Słowem, spotykała się z żywym Słowem, spotykała się z Jezusem. To jest ta postawa, w której masz czas na to, żeby pochylić się nad Słowem Bożym, żeby spotkać się z Nim, bo tu jest początek Twojego działania. Od tego to się zaczyna. Czy postawa Marty jest zła? Nie. Jezus sam, kiedy przychodzi, mówi: przyszedłem, żeby służyć, nie żeby mi służono. Podczas tych 3 lat działalności, którą znamy z Ewangelii, widzimy Jezusa, który nieustannie działa, nieustannie głosi. Robi sobie oczywiście przerwy, spotyka się z apostołami, ale jest bardzo dynamiczny. Ta postawa jest jak najbardziej dobra. Ale jeśli zabraknie nam w życiu postawy Marii, to tak naprawdę rodzi się pytanie, dla kogo to robisz? Słowo Boże mówi, że jeśli chcesz służyć, to wszystko, co robisz, rób dla Boga, nie dla ludzi. A Bóg dzisiaj zaprasza cię do tego, żebyś spotykał się z Jego Słowem. Żebyś był jak Maria, żebyś potrafił się zatrzymać każdego dnia. Bo jeśli to jest Twój Zbawca, jeśli to jest sens Twojego życia, to musisz Go poznawać, spotykać się z Nim. Tylko powinieneś każdego dnia znaleźć dobry, święty czas na to, żeby z tym Słowem Bożym spotykać się. Bądźmy jak Maria, która, jak mówi Słowo Boże, jak mówi Jezus, wybrała dobrą część, która nie będzie jej odebrana. Jezus daje nam obietnicę, że da nam czas na to. Pozwoli nam spotykać się ze swoim Słowem po to, żebyśmy potem mogli dalej służyć. To jest ważne, żebyśmy znaleźli ten czas na bycie Marią. A później to Słowo wcielali w życie, tak jak Marta. By nie tylko oszukiwać siebie, słuchając to Słowo, ale wcielać to w życie, jak mówi nam przypowieść o siewce. Żebyśmy byli żyzną glebą. Tutaj przy tym spotkaniu się ze Słowem Bożym pomocy będzie kilka rzeczywistości. Po pierwsze, chciałbym cię zachęcić do tego, żebyś był wierny. Słowo Boże nieustannie mówi o wierności. Ta wierność polega na tym, że każdego dnia spotykasz się ze Słowem Bożym. Nawet jeśli się okaże, że musisz poświęcić na to jakieś ochłapy swojego czasu. Co on na myśli? Jest wiele ludzi, którzy mówi: będę czytał codziennie Słowo Boże. Ale kiedy okazuje się, że są tak zabiegani w ciągu dnia, że wieczorem są już bardzo zmęczeni, dochodzą do wniosku, że skoro już nie zdążyłem przeczytać tego Słowa Bożego, to teraz nie jest dobry czas na to, żeby się z Nim spotykać. Jutro będzie lepszy czas. Tą postawę nazwałbym niewiernością. Jakość spotkania ze Słowem Bożym jest konsekwencją wierności. Musisz o to Słowo Boże zawalczyć. Nawet jeśli to oznacza upokorzyć się i o tej 12 w nocy otworzyć Słowo Boże z pytaniem: Panie, co to Słowo Boże może wnieść w moje życie, skoro jestem tak zmęczony? Proszę Cię, to Ty zrób coś, bo znowu nie dałem rady, znowu zawiodłem. Ale nie odpuszczać sobie, być wiernym. A to Słowo Boże będzie Cię przenikać i przemieniać. Pierwsze jest wierność. Jak będziesz wierny temu Słowu Bożemu, każdego dnia będziesz
szukał tego momentu, żeby się z Nim spotykać, z żywym Słowem. Zaczynając od modlitwy, prosząc Ducha Świętego, a potem szukając tej wewnętrznej warstwy tego grzecha, to z czasem Pan Bóg da Ci doświadczyć jakości tego spotkania. Doświadczysz, że to Słowo Boże Cię przenika i przemienia. Ale zacznij od wierności, od wytrwałości. Zachęcam Was do tego, byście przebijali się do wewnętrznej warstwy grzecha, byście spotkali się ze Słowem Bożym, by ono stawało się częścią Waszego życia, by było na Waszych ustach, Waszym umyśle i Waszym sercu. Odwagi.